Siemanko byczki, z tej strony Lisandro Lopez i dzisiaj na głównym koncie robimy szalone rzeczy, bo dzisiaj przepalamy moje wszystkie swappingi, które żeśmy zebrali, te różowe, czyli urodzinowe, i robimy kontencik. A dodatkowo, moi kochani, okaże się, a w zasadzie to się okazało, że ten skład jest po prostu badziewny, no i tyle. I to są właśnie problemy, bo do tego, oprócz oczywiście naszego przepalenia wszystkich swapów urodzinowych, będziemy otwierać nagrody, Zawód Champions. I moi kochani, jeśli chcecie więcej potężnych nagród za swapy, za Zawód Champions i więcej pago openingów na kanale, to łapeczkę do góry w tym momencie. W tym momencie warto zostawić i dodatkowo warto także napisać, co wy potrafialiście w swoich nagrodach za Food Champions i za swoje swapy za Food Birthday, bo jestem mega ciekawy, co wam się udawało albo nie udało, tylko że co żeście po prostu dokonali i żeście wybrali za te swapy, bo ja, no nie będę ukrywał, ale tak się napaliłem na topaczkę 86x7, 86 plus x7. Ale w związku z tym, że zaszły małe komplikacje i że jest w tym momencie, kiedy to nagrywamy, jest sobota, 23.30, już nie ma żadnych SBC, gdzie możemy te Food Birthday Tokens zgarnąć, a mamy tych tokenów, uwaga, uwaga, spójrzcie na to, 12, no to musimy ratować się tą paczką niestety, czyli paczkę z Food Birthday Player Pack, Food Birthday Team One Pack, i no i czuję, że może być źle, nie? Bo ogólnie raczej ta paczka nie oddawała, choć też biorąc pod uwagę, że to konto jest od momentu trafienia Ronaldo Nazario de Lumpa Pumpa, czyli od momentu no już tak, czekajcie, bo to było gdzieś 25 września, to mamy 25 październik, 25 listopad, grudzień, styczeń, luty, 25 marzec. No pół roku, to od pół roku nie trafiliśmy żadnej tak mocnej karty, w sensie, no ja jestem w ogóle zdania, że my trafialiśmy Ronaldo Nazario zanim to było modne, a w tym momencie już każdy trafił Nazario chyba, nie? Już nie znam osoby chyba, która nie trafiła Nazario. A jak wszyscy trafiają, to my nie trafiamy, a jak nikt nie trafia, to my trafiamy. No taka zasada, czyje krowy, tego mleko. Ale my nie mamy ani krów, ani mleka. Tak to wynika z naszej polemiki. Dobrze, moi kochani, mamy 6 paczek do otworzenia. I zobaczmy, czy coś ciekawego poleci, bo jeśli coś ciekawego poleci, to już jutro na kanale pojawi się kolejny player pick na głównym koncie. No i zobaczymy, czy tam coś ciekawego poleci, bo jestem zdania, że kiedyś musi oddać, po prostu. Jestem zdania, że kiedyś musi oddać, no, po prostu, bo to nie jest chyba możliwe, żeby... No, myślałem, że Paula Teresa. Grimaldo, 84, okej. Okay. Ciekawy jestem w ogóle, no nie, no to już wiem, UEFA... Wow, nice. A czemu Quicksel kosztuje 10? No dobra, widzowie. A Grimaldo kosztuje... Dobra, na pewno warto go squikselować chyba, bo pewnie nie... No to tak zrobimy, że sobie go squikselujemy i tego też chcę... No dobra, już nie wyjdzie. Tamtego też chciałem squikselować, ale dobra. Dobra, fajnie. 4 paczki zostały. Zobaczmy. Rare Electrum Players Pack. O! Spoko, dania. Jestem bardzo ciekawy, co z tego poleci, bo to mówię... Raczej nie mam nadziei, że coś dobrego, ale biorąc pod uwagę, że i tak no musieliśmy te swapy jakoś przepalić, te urodzinowe, to i tak po prostu zrobimy z tego jakikolwiek użytek i mamy dzięki temu jakiekolwiek szanse na trafienie czegokolwiek, po prostu czegokolwiek. To jest chyba prawidłowe słowo. Paczka za 50 tysięcy, niewymienna co prawda, ale może... O, mocny. O, Romain Lukeke. Dobra, już szkoda, że nie KDB, bo to byłby się przydał. No przydałby się na ikonę, no nie przydałby się, no przydałby się. Dobra, nawet w porządku. Może to zwiastować, że na przykład z Food Birthday Packa wyleci Cristiano Ronaldo. I to nie byłoby wcale takie złe. To znaczy, bo to by świadczyło o tym, że może być dobrze. Że na przykład jak jutro otworzymy pika na kanale, odcinek będzie z pikiem, to na przykład będzie to znaczyło, że...
że coś fajnego odda. Możemy się umówić, że jeśli będzie traf do pierwszego składu, to otworzymy pakę za 125 tysięcy. Wiem, że to nie jest zbyt dużo. Prawdopodobieństwo tego nie jest zbyt wysokie, ale to zawsze. Zawsze warto, żebyście kibicowali, nie? Żebyście w tym momencie zostawili łapeczkę do góry pod odcinkiem, żebyście kibicowali. Trzymali kciuki i krzyczeli: Lisek, Lisek, tak jak sąsiedzi. Chociaż dawno nie krzyczeli. Nietypowo. Robimy paczkę po narodowościach. Po prostu po narodowościach. Tam nie ma dużo narodowości ogólnie, w sensie tutaj. Więc sobie zrobimy. Może co po niektórzy pamiętają, ale jak były tocy na przykład, w paczkach za Champions trafiały się tocy i były tocy Ultimate albo Liga Angielska, już nie pamiętam. I jak robiliśmy Road to Glory jeszcze na PS4, to trafiliśmy po narodowościach szukając. Trafiliśmy Van Dijk'a, toca. Więc tutaj wierzę, że też może oddać, nie? Portugalia. Zaczynamy od Portugalii, bo to najsłabsza karta chyba, teoretycznie. Okej, dobra, nie ma tragedii. No Belgię sprawdzimy, no Belgia w sumie to, no ta. Ja, no dobra, zajebiście, nie, dobra widzę, wiecie co? Nie, to skąd to jest zepsute, no trafić najgorszą kartę z najgorszych za 10 swapów, no po prostu to jest coś pięknego, nie? Szybkie Food Champions rozegrane, więc lecimy po nagrody. A nagrody są potężne. Choć nie tylko to są nagrody za Food Champions, bo jeszcze mamy także tutaj paczuszki za SBC-ki. Porobiliśmy wszystkie, co można trafić, co można otworzyć. No i mam nadzieję, że odda, nie? No po prostu mam nadzieję, że odda. Na początku 3 playa picky. I zobaczmy, kto tu będzie. Oshimehenenenenenenen. Kalulu! Ja cię kręcę. Ogólnie ja zawsze Oshimena nazywam Oshimenenen. Ja nie wiem, jakoś tak się przyjęło. I widzę, że to nie tylko ja tutaj tak robię, tylko ogólnie cała FIFA i w ogóle nazwiska są też tak dodawane. No jest, był Kalu, to jest Kalulu. No nieźle, dobra widzowie. Git, 85 Oshimen, git. Dajcie najlepszego, no dajcie, nie bójcie się. Ok. Hernandez, 84, czyli się boją jednak, ale tutaj się nie będą bali, mam takie wrażenie. Parech, 87, dobra. Bokczem, widzowie. Znaczy, Bokczem taki... No, taki żenujący, ale dobra. Pierw paczki wymienne. W sumie tu wszystko jest wymienne. Dobra, to pierw paczka jakaś niewymienna. Ta Rare Electron Players Pack. No dajcie kartę tą taką, wiecie. Tą nową. Nie bójcie się. Fantazy. To się nazywa, tak? Ten event. Fantazy. Dajcie fantazy. Znaczy, co by tutaj nie mówili o czymkolwiek, to tak naprawdę wszystkie karty, no może oprócz dwóch, praktycznie wszystkie karty są mega dużo warte, nie? Więc jakby dali, to byłoby zajebiście, nie? Naprawdę. Więc ja mam nadzieję, że dadzą, no po prostu. Mam nadzieję, że będzie oddawany dla Lisandro Lopeza, bo paczek jest dużo. 8. Dobra. Tam ostatnia paczka, niewymienna i potem wszystko, co zarobimy, co trafimy, to zarobimy. No nieźle, naprawdę, te paczki, no, to jest odcinek, gdzie oddają. I to oddają tak, że wola bułga. So let's go, paczka wymienna, Jumbo Premium Gold Pack, let's go. Super, nawet nas nie trolują, że tu może coś być. Kubis Ball, what the fuck? I to, co jest tutaj, to są paczki za Food Champion, zobaczmy, czy 11 winów. Hall Hochland. Dobra. Pierwszy walkout. Robi wrażenie. No, widzowie. Ty, 385, 183. Ej, pokczem, widzowie. Naprawdę pokczem. Dobra, ify. Nie, ify na koniec. Ultimate pack. Tu odda, albo i nie. Paczka za 125 tysięcy. Ja cię kręcę. To się nie dzieje. Co? Dobra, paczce z wami odda, widzowie. Pewniaczek chyba, co? Albo nie?